Tak, wszystko. Pomóż mi. Mama, jak była mała, a było dużo piany w wannie, to takie jakby kule robiła z piany. Jaki ja jestem śpiący. A, śpiący. Umiesz tak? Położymy się razem. No, oprzyj się, chodź. To ja już nastawiam wodę na ten motor. Masło. No. Smacznego. Smacznego. Aż Lili wyszła z załóżka. O Jezu, nie. Kochanie, weź siebie na miniaturkę. No. Twoja pacha będzie na miniaturce. No i dobrze. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na naszą wieczorną rutynę. Wojtek jest w domu, Max zaraz przychodzi z przedszkola i tak pomyślałam sobie, że fajnie nagrać taki wieczór z nami. No dobrze. Teraz czekam, aż Max wróci do domu i rozpoczynamy nasz wieczór razem z Wami. Zapraszam. Maksiu wrócił z przedszkola. Cześć, Maksiu. Cześć. Jak było w przedszkolu? Fajnie. Tak? A z kim ty rano szedłeś za rączkę? No z kolegą. Nie, z koleżanką. Maksiu chwycił rano. Nie, ja go odprowadzałam i podeszła mama z dziewczynką i Maksiu mówi, o, moja kochana koleżanka przyszła. I chwycił ją za rączkę i szedł z nią, prowadził ją do sali. Taki słodki widok to był. Mama, tylko położyli pieczaki i poszli na wór, a na wozie nikogo nie było, tylko na kusie ktoś był. Aha. Wygadnij ci? No tak średnio. Nie, czekaj. Maksio! O, czekaj. Tam mi kiedyś coś padło. Ojejka, no Maksio się potknął. Ojejka, no zawsze czekaj, coś, gdzie to nie? Jest? Pokaż, w którym miejscu? Gdzie to było? Tu? Gdzie to było? Chyba tutaj gdzieś się uderzyło. Gdzie to było? Pokaż szybko. No otwieraj, tylko popsuj i to się wysypie. Wojtek z Maksym cały czas bawili się klockami Lego i teraz wszystko przesypią do tego pudła. Popsuj. Wow! Z rozrzutem, pozmieraj. Drugi worek. No. Tu musisz za to chwycić. O, to pójdź. O! Wow, ile tego! I teraz z tego kartonu. No. Nie, to byś za długo trwało. Zobacz, tak, wszystko. Pomóż mi. Wow. Wow, ciekawe co tam na dnie było. Zobacz, jakie fajne rzeczy. Wow, ile klocków. Patrz. Coś maską. No dobra, mamy godzinę prawie 19. Maksiu je zupkę. Smaczna zupka, Maksiu? Zajęty, pięknie jesz. A ja idę wodę mulać do kąpieli. No, zrób takiego bałwana z piany. Mama, jak była mała, a było dużo piany w wannie, to takie jakby kule robiła z piany. Próbowałam bałwana. Czy będziesz wodę do buteleczki lał? Co? Będziesz wodę do buteleczki lał? Tak. No. Mama. No. Buteleczka po tym.
No i teraz leję. O, mama, Monika miała taką kolorową masę do wody. Do wody masę? Tak. Nie, ona miała chyba taki proszek musujący, taki do kąpieli specjalny. O, no tak. Albo miała taki bath freezer, taką kosteczkę musującą do wanny, co się wrzucało, wiesz? No tak, i musiała, i potem tak, była kolorowa woda, ale potem jak się rozpuszczało, to było tylko takie, tak, białe. Tak. Tak, no tak, było takie. No dobra, Max kończy się kąpać, Wojtek jest u niego, zawsze się tak zamieniamy, że najpierw ja idę z Maxem do łazienki, a po chwili Wojtek przychodzi, jak już Max jest umyty i tam jeszcze chwilę się bawią, ja w tym czasie już zaczynam szykować Maxa pokój do, wiecie, do spania, łóżko, pościel i zaraz go tutaj przyniosę i ubiorę w nową piżamkę. Gotowe, idę po niego. No dobra, Maksiu już jest w szlafroczku. Pokaż, jaki ty piękny jesteś. O, Maksiu już jest w szlafroczku. A wejdź tam i będzie cię potem widać. No, widać cię. Widać, widać. Elegancika. O, jaki ja jestem śpiący. No to kładź się pod kołderkę. Ale fajnie, nie? Tak. Patrz. I będziemy teraz czytać. O. Kicia kocia mówi... Tam tararą, Max już śpi. Just like that, by się powiedziało. Normalnie przeczytałam mu książkę, potem gaszę duże światło, tylko lampka się pali i on już się kładzie i ja mu śpiewam kołysankę i po prostu zasnął. Taka opaska to by mi się przydała, jak ja na noc pracowałam. Wiecie co? Serio. Język ci pokazywałam, nie widziałam. Nie, nie widziałam. Taka już gotowa do spania się czuję, nie? O, włosy się potargały. Wiecie co, jak pracowałam na noc, ja wracałam do domu o 4:30. Często kładłam się po 5:00, bo jak przychodziłam jeszcze, wiecie, zjeść coś chciałam, kładłam się po 5:00, a nasz Maksiu się potrafił budzić już po 7:00, a zanim się zasnęło, to też trochę trwało, a to już tak naprawdę nieraz się już jasno zaczynało robić, nie? I wtedy właśnie taka opaska by mi się przydała. Fajne, jak się na noc pracuje, bo rano to kurczę... Ciężko. No dobra, teraz my sobie będziemy gotować. Będziemy sobie razem gotować, ale to jest takie fajne uczucie, jak rodzice to znają, jak dziecko zaśnie i macie takie wolne i tak się czujecie, jakby nie wiem, jakby się właśnie wakacje rozpoczęły, urlop, nie wiem. No co prawda jest już, wiecie, 20, no ale mamy trochę czasu teraz dla siebie. Chcemy ugotować sobie kolację. Zaraz Wam pokażę, z jakich składników i co to będzie. Bardzo prosta kolacja, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz gotowaliśmy to. No dobra, pokażę Wam, co będziemy mieć na kolację. To są wszystkie składniki naszej kolacji. Najpierw przysmażę czosnek na patelni i dodam ten taki boczuś. Później dodamy szpinak. On był mrożony, już się rozmroził. Potem dodamy śmietanę do tego, sól i pieprz. W międzyczasie w osobnym garnku ugotuję makaron. Wyłożymy makaron na talerz i polejemy tym sosem. Zaczynamy robić kolację.
Wojtek już przysmażył boczek z czosnkiem. Dodał teraz całe ząbki czosnku, jeszcze 4, ale to jest tak tylko dla aromatu. On je potem wyłowi. Tam się woda na makaron już zaraz zagotuje, także kolacja jest już blisko, coraz bliżej. Wojtek kroi szpinak na drobniejsze kawałki. I szpinak. Taki zieloniutki ładny, nie? Wojtek poddusił czosnek, chciałam powiedzieć. No czosnek też poddusił szpinak. Makaron już dosłownie dogotowuje się. Co sypiesz? Bo to nie widać. Pieprz. Już koniec. I sól, ale pokaż jaką masz, tą fajną wziąłeś. Himalajska, różowa. No i to zdrowa wersja. Zdrowa wersja. No naprawdę, zobacz, bez glutaminu. Aha, przyprawa, no. No to kończymy gotować. Wojtek jeszcze pomidorki pokroił. Tak, wiecie, dla dekoracji. I oliwą truflową przyprawia. Ja nie lubię, ale powiedziałam, polej. Olej, dobrze. Olej. Naprawdę. Zaraz wody tam zabraknie na patelni. Nie myśleliśmy, że ta śmietana aż tak gęsta. No. Pokaż jeszcze do kamery, co to jest za śmietana, że ona aż taka gęsta. Extra thick. A, ty wziąłeś extra gęsta. No ja chciałem tak. I zmieniliśmy zdanie, jednak wiecie co, makaron do tego dodamy. Cały? Cały, panie, na co to? Na całego. I kolacyjka gotowa. Tu jest moja porcja. Tu jest porcja Wojtka. Napoje do picia. Smacznego. Pyszne. Dobre, no. Nie będę się chwalił, ale dobrze zrobiłem. Ja myślę, że twoje inaczej smakuje? No twoje takie dobre, naprawdę. No i takie nie jest. No daj spróbować. Bo ty masz sam boczek, a zobacz, jak bez, w ogóle bez. To jest różnica. Ja mam wersję wegetariańską. Wojtek mi prawie cały boczek nałożył.
No dobra, łóżko pościelone. Wzięłam sobie jedną moją poduszkę. Wzięłam sobie moją poszewkę. I sobie założę teraz. A chyba na to założę, nie? Ja zawsze śpię w kitku. A dzisiaj będę spała w rozpuszczonych włosach. Ja też w rozpuszczonych. Ty też w rozpuszczonych. A co tam, nie? Aż Lili wyszła zza łóżka. Tak się najadłeś? Lili, co to się dzieje? Lili. Łapa. Ej. No. I łapa. Łapa. O tak. No i tak będziesz na miniaturce? Nie widzę siebie, kochanie, więc... No to popatrzcie. O Jezu, nie! Kochanie, weź siebie na miniaturkę, tak? Mówię do Wojtka, chodź miniaturkę nagramy i zobaczył siebie. Twoja pacha będzie na miniaturce. No i dobrze. Czekaj. O, Jenki. No dobra, wiecie co? Gdzie to jest? O, tu. Ja sobie przyniosłam książkę, którą aktualnie czytam. No i tak będziesz teraz się kąpać. Ja się pójdę kąpać, o Lili wskoczyła. A później chodź. Zrobimy sobie kino. Chodź. Będziemy vlogi oglądać. Tak, zazwyczaj. Jak już leżymy, to sobie wieczorem vlogi oglądamy. No i to chyba by była cała nasza rutyna wieczorna, nie? O. No, coś tam jeszcze może robimy. Oglądamy vlogi. No dobra. To będziemy się z wami... No możesz się pokazać, że chodź tu. Kochani, ja już jestem do spania gotowy. Ale wiecie co, naprawdę fajnie na tej poduszce. Będziemy się na... No daj. Ej, no poczekaj, no weź. O, taka zimna. Będziemy się... Ojej. No nie mogę się ogarnąć, nie mogę się wysłowić. Będziemy się z wami na dzisiaj żegnać. Wam bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za spędzenie tego wieczoru ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, trzymajcie się, pa! Żegnasz się? Pa! No odwróć się na chwilę. Pa! No i mnie zakryłeś. Dobra, trzymajcie się, pa!